Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj chyba jest 9. Muszę sprawdzić na zegarku. Jest chwilę przed 8. Przyjechałam do fryzjera. Było ciemno jak jechałam, więc jeszcze rano, ale już się rozwidniło. I zaczynam mieć dzisiaj bardzo ekscytujący dzień, także przyjechałam do fryzjera. A potem będę dalej się szykować, także witam się z Wami i zaczynamy. Wyszłam właśnie od fryzjera. Fryzura prezentuje się tak. Mam trochę krótsze włosy, więc cały czas mi coś spada jeszcze na twarz, ale jestem zachwycona. Słuchajcie, uwielbiam ten moment, bo jestem zawsze bardzo zadowolona, jak wychodzę. Pan Barwiński zawsze potrafi zrobić coś, czegoś nie spodziewam, bo ja zawsze przychodzę, mówię mu mniej więcej, co bym chciała. Ale nigdy nic specjalnego. Przyszłam i powiedziałam mu, że chcę jasne, że znowu mu chciała platynowe. On na to, że platynowych nie będzie i znowu wracamy do tej samej rozmowy i powiedział, że też będzie ładnie. Trochę mu pokazałam jakieś tam zdjęć mniej więcej, ale sama nie wiedziałam, czego chcę. Powiedziałam mu, że kiedyś może coś tam. No i w każdym razie teraz poszliśmy w inne kolory, poszliśmy bardziej w szarości. Mam też krótsze włosy, są bardziej wycieniowane, żeby się lepiej układały. I wygląda to tak, jak mówię, poprosiłam go, żeby nie nakładał mi dużo produktu, dlatego że ja je potem będę jeszcze kręcić, ale jestem zachwycona. Uwielbiam ten moment, naprawdę uwielbiam, bo te włosy są takie... Nie dość, że są fajne, są miękkie, są cudowne, w ogóle nie są zniszczone. Powiedział mi, że nie nakładaliśmy żadnego rozjaśniacza chyba, żadnego balejażu nie było, więc ja nie wiem, jak on to zrobił. W każdym razie mam refleksy i mam dużo jaśniejsze włosy i w ogóle w innym odcieniu są bardzo ładnie wyrównane. Mam też zrobione taki jakby ala odrost, żeby te włosy też jakby trochę dłużej wytrzymały, żeby nie było właśnie widać tak bardzo odrostu. No więc to tak. Z czasem też się ten kolor będzie wypukiwał i będzie coraz jaśniejszy, więc no ja generalnie, wiecie, ja ufam mojemu fryzjerowi, jestem zawsze bardzo zadowolona, więc te włosy, ja wiem, że jakby to nie jest fryzura i to nie jest kolor na jeden raz i potem do pierwszego mycia, potem jest, wiecie, średnio, tylko że jednak jest dobrze, więc jestem bardzo zadowolona. I tak, jadę do domu, będę się dalej szykować i tak. Jestem bardzo podekscytowana, bardzo zadowolona i mogłam tak pewnie mówić i mówić, ale bardzo mi się to podoba, także jadę i będę się szkodać dalej.
Karolina, pierwsze wrażenie? Wow! Aż mi serce zabiło. To jest pięknie.